witam serdecznie w studiu transmisyjnym z meczu Ligi Młodzika Młodszego U13. Razem ze mną jest redaktor z Rybnika. Dawid Fachowicz. Dawid, jakie szanse widzisz dzisiaj swojej drużyny? No mam nadzieję, że wygrają. No bo już jest duży wynik. No i tam jest paru dobrych zawodników. Jak oceniasz Pogoń przez te kilka minut, które się rozegrała? No dobrze są, bardzo technicznie, dobrze bronią, no dobrze rzucają. Dzisiaj Dzień Kobiet. Chłopcy z Pogoni obiecali, że trenerce sprawią miły prezent i wygrają, ale patrząc na wynik 38-12, to ciężko będzie. Czy Rybnik dzisiaj występuje w pełnym składzie? No nie w pełnym. Kogo brakuje? Takiego Jasia i dużo jeszcze innych. Aha. Ale jest najważniejszy zawodnik, który większość punktów zdobywa. Tak, Kuba Twardy. Wracamy do gry. Jak powiedziałem, wspólnie tutaj z redaktorem Dawidem będę komentował ten fragment. Ja oczywiście komentuję Pogoni, a ty Rybnik. Przy piłce Pogoń i Tomasz Pustelnik z dwunastką. Jeden na jeden, z kim to gra? Używaj też innej nazwy, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Bo możesz mówić ksywki, ja mogę też mówić. Proszę Państwa, 7 minut do zakończenia pierwszej połowy meczu. Zdecydowanie prowadzi Rybnik, ale biało-niebiescy nie postawili ostatniego słowa. Znani są z tego, że gonią i... A tam Kuśka przy piłce i piękne 2 punkty. Ale powiedz jeszcze coś o tym chłopaku, jak zdobienie punkty. Ale Adamie? Tak. No on jest takim dobrym, ale trochę pyskatym takim uczestnikiem zawodów. Często się lubi kłócić. Tak. Ale to minie. No. Faulowany Pustelnik. Ale Pustelnik jest rocznik 2002, a ten blondynek no to już 2001. Jeden rok łącznie. Nie, 2002. 2002? Ten sam rocznik? 2000, to nie byli się, panie redaktorze. Heliński, najlepszy strzelec z Lidze Śląskiej, podaje do Szewczyka, ten nie trafia. Adam Kuśka. Adam Kuśka faulowany przez zawodnika Pogoni. Numerem 14 faulował Szewczyk. 2 rzuty wolne. Jak na co dzień rzuca Kuśka osobiste? No czasami jak jest w formie, to prawie cały czas tak trafia, ale jak nie, to... Czyli dobra skuteczność, tak? No, tak, dobrze. Zobaczymy. A ten biały rękaw mu pomaga, myślisz? Po co trochę to jest? Jak ktoś mu trafi, to nie boli. Aha, ale też można na przykład sobie oczy czoło spotu, nie? No. Trafi teraz, bo pierwszego nie trafił. Chyba tak. No chyba nie. I kontra Pogoni. Przypadkowy faul, oczywiście to było, proszę Państwa. Rybnik na swoim terenie zawsze był groźny. Ale Pogoń jest lepsza od Rybnika w roczniku 2002. W twoim roczniku, tak? A 2002 rocznik ma szansę na final for Miniko Pucharu Śląska? No, ale wygrałem z samymi 2001, więc niezbyt. Ale w 2002? Nie. Nie wiesz. Ty grasz i cię nic innego nie interesuje, tak, byle poprawia swoje umiejętności, a tutaj rzuty wolne wykonuje? Robert Dąbrowski. Nie zaliczył mu, dlaczego? Nie wiem, przekroczył linię. Zdarza ci się też to? Nie, jest ani razu. Heliński do Morawca, ale Morawiec. Takie było nieczytelne te podanie, nie? Kuśka przy piłce. Podanie do Kuby Sikory. Mam Kuśka za 3. Po angielsku zaczy to, jak się mówi? Three points. Pustelnik, Szewczyk. Mamy trochę pecha tutaj. 2 na 1. Numerem 15 dla Rybnika punkty zdobywa Kuba Ławicki. Z czarnym rękawem. Tak.
Taka moda jest w Rybniku te rękawy. Nie wiem. Oni mają jakieś. Heliński puselnik za trzy. Będzie? Nie ma. Szkoda. Czekamy na pierwszą trójkę w tym meczu. Zobaczmy jeszcze tą jedną akcję. Adam Kuszka przy piłce. Podaje do Roberta Dąbrowskiego. Robert Dąbrowski sam. I dwa punkty dla drużyny MKKS. Rybnik zdobywa Robert Dąbrowski. 44-12. Na 5 minut przed końcem pierwszej połowy prowadzi Rybnik. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z hali w Rybniku, w hali Mosiro, Zibi i Dawid Pachowicz.